konferencji prasowej Mikrofon FPS przed pierwszym meczem nowego sezonu drugiej ligi. Polonia Bytom, Stal Mielec w sobotę 1 sierpnia. Gościmy trenera zespołu Stali Mielec Janusza Białka, zawodników zespołu Stali Mielec kapitan Sebastian Duda i nowa twarz drużyny Andrzej Prokić i trener Maciej Serafiński, trener zespołu Centralnej Ligi Juniorów, która w niedzielę 1 sierpnia w Mielcu rozpocznie swoje ligowe pojedynki. Spotykamy się, by powiedzieć kilka słów o nadchodzących pierwszych meczach w nadchodzącym sezonie. Tradycyjnie jako pierwszego prosimy o komentarz trener Janusz Białek, trenerze, jakie nastroje w zespole przed pierwszym meczem ligowym. No, też czekamy i nie możemy się doczekać na ten pierwszy mecz, na to pierwsze spotkanie. Nastroje na pewno dobre, duża przebudowa zespołu, jedna z nowych twarzy jest tutaj z nami dzisiaj na konferencji i myślę, że Andrzej najlepiej sam o sobie krótko powie, ale rzeczywiście znaczna przebudowa zespołu. Po tamtym roku stwierdziliśmy, że pewne decyzje muszą być przez nas podjęte, zostały, udało się sprowadzić zawodników i to z takim ograniem od Andrzeja tutaj, od Ekstraklasy po pierwszą ligę. Myślę, że wpłynie to zdecydowanie na jakość gry zespołu, na większą skuteczność w grze w defensywie, bo wiemy, że ten mankament prześladował nas w ostatniej rundzie. I tak jak mówię, z nadziejami, na pewno tamten sezon nauczył nas dużo, nauczył nas pokory. Plany były wielkie, plany były szumne. My nie chcielibyśmy rzucać słów na wiatr, obiecywać, zapewniać. Chcemy grać dobrze, chcemy grać widowiskowo, chcemy przyciągać kibiców naszych na stadiony. Chcemy stwarzać im wiele przyjemności naszą grą i wszystko ku temu będzie podporządkowane.